Dzień dobry, witam Państwa w programie Espresso. Dzisiaj moim gościem jest prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Ryszard Gliwiński. Witam w studiu. Witam Pani redaktor, witam Państwa. Wielkimi krokami zbliża się koniec roku 2019 i to jest czas na podsumowania, bo jest to pierwszy rok kadencji samorządowej, pierwszy rok zaangażowania samorządów w realizację różnych programów, również tych, które Państwo koordynujecie. Jaki to był rok dla Państwa? To jest rok kolejnych rekordów, mogę powiedzieć, bo tak naprawdę nigdy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach nie przeznaczył takiej kwoty dla mieszkańców naszego województwa. Na chwilę obecną mamy już wniosków przyjętych na kwotę 346 milionów, co dla porównania w roku 2016 było to 33 miliony. Czyli widzicie Państwo, widzi Pani redaktor, w ciągu tych kilku lat, jaki jest progres środków, które Wojewódzki Fundusz wprowadza do samorządów, do osób fizycznych, czyli mieszkańcy naszego województwa mogą skorzystać z takich środków. No właśnie, bo Państwo idą dwutorowo. Z jednej strony to jest programy nakierowane na samorządy, na gminy, na powiaty, a z drugiej strony chociażby Czyste Powietrze, o którym dzisiaj chciałabym też porozmawiać, program, gdzie jest po prostu osoba fizyczna, która chce zainwestować w szerokim rozumieniu w ekologię. Zacznijmy od tych samorządów. Te rekordy, te cyfry, które się pojawiają przy realizacji programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pokazują, że samorządy stawiają na ekologię? Tak, ale inicjatorem tych działań właśnie jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, jak również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, jak również rząd, bo te środki są, pochodzą nie tylko z Funduszu Kieleckiego, ale w głównej mierze z Funduszu Narodowego. I dlatego samorządy, przedsiębiorcy, osoby fizyczne mogą skorzystać z wielu programów. To nie tylko Czyste Powietrze. Ja może tak powiem w skrócie. No właśnie, jakie programy dominują teraz? Tak. Najważniejszym jest oczywiście ochrona atmosfery i tutaj kwota ponad 200 milionów tak naprawdę to jest przeznaczona na ochronę atmosfery. 110 milionów to jest Czyste Powietrze. Ale to nie tylko. To też jest elektromobilność, gdzie tutaj wspieramy przedsiębiorców i samorządy. Samorządy też mogą skorzystać z tych programów. Jest to program, dzięki któremu można zakupić samochody elektryczne, ładowarki. I tutaj też zapraszamy samorządy, jak również przedsiębiorców do skorzystania z naszej oferty. Ale to również i gospodarka wodno-ściekowa. Po raz pierwszy dzięki współpracy Narodowego Funduszu i Wojewódzkich Funduszy taki program został stworzony. Poza aglomeracjami wsparcie inwestycji wodno-kanalizacyjnych. No i tutaj muszę się pochwalić, że 57 milionów dzięki temu programowi trafia do województwa świętokrzyskiego, oczywiście również i do powiatu ostrowieckiego. No właśnie, to są programy, z których nauczyliśmy się korzystać z perspektywy czasu, bo na początku, kiedy mówimy o kilkunastu milionach, a teraz już o kilkuset, to by świadczyło o tym, że samorządy, że mentalność społeczeństwa zmienia się w kierunku proekologicznym. Tak, bo tutaj pani redaktor właśnie podniosła bardzo ważny aspekt, dlaczego tak się dzieje. To kilka lat edukacji, między innymi też Państwo pomagacie nam tutaj w dotarciu do mieszkańców, czyli programy edukacyjne, które są kierowane do naszych mieszkańców, ale również i spotkania z mieszkańcami. My jako fundusz odbyliśmy ponad w tamtym roku chyba 102 gminy mamy, tak? Więc w każdej gminie byliśmy i takie spotkanie się odbyło, które przedstawialiśmy program Czyste Powietrze, ale nie tylko. Również mieszkańcy mogli się dowiedzieć, z jakich
programów mogą skorzystać. Podczas tej akcji uczestniczyło ponad 80 tysięcy mieszkańców naszego województwa, ale ciągle też prowadzimy właśnie kampanie edukacyjne skierowane i do najmłodszych, czyli taki dosyć fajny program edukacyjny, to już drugi rok się odbywał, Świętokrzyskie czeka na Ciebie, czyli forma zabawowa dla dzieci, ale również dla starszych, możliwość pozyskania informacji, jakie oferty ma Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, na co mieszkańcy mogą liczyć, na jakie dofinansowanie kredytowe, czyli nie tylko pożyczki, ale również i dotacyjne. I ten czas nie został zmarnowany, bo z tego, co właśnie o czym rozmawiamy, 346 milionów, które lada chwila trafią do naszych mieszkańców, no to już jest pokaźna kwota. To znaczy, że samorządy, przedsiębiorcy i osoby fizyczne nauczyły się tej współpracy z nami, że mieszkańcy się tak naprawdę dowiedzieli, co to jest ten fundusz, bo ja sądzę, że kilka lat temu to może nieliczni wiedzieli, gdzie się znajduje Wojewódzki Fundusz i czym się zajmuje, a w tej chwili mamy rozszerzone placówki nasze, bo mamy już kilka placówek, nie tylko Kielce, jak również zapraszamy samorządy do współpracy. I tutaj część włodarzy już podpisała z nami takie listy intencyjne. W powiecie ostrowieckim punkty czyste powietrza gmina Konów, gmina Bałtów, a zatem dokładnie. Wychodzicie i te zamiejscowe, terenowe punkty również spełniają no taką skróconą drogę do realizacji, bo wiadomo, im szybciej złożymy wniosek, tym szybciej on zostanie rozpatrzony. Wrócimy do czystego powietrza, bo tym się teraz nasuwa jeszcze jedna taka myśl, bo my cały czas chcemy dojść do Europy, chociaż my w tej Europie jesteśmy, to do tej eko-Europy też dążymy, bo mój ostatni program dotyczył gospodarki odpadami. Wszyscy teraz w Polsce mówią o śmieciach, odmieniając przez wszystkie przypadki słowo odpady. I ceny, prawda? Rosną ceny. Czy to nie jest troszeczkę tak, że ta mobilizacja do eko-Europy wynika też właśnie z zapisów ustawowych? My musimy żyć ekologicznie, my musimy pomyśleć o naszych zbiornikach wodnych i tutaj no chyba dobrze się dzieje, że samorządy mogą liczyć na wsparcie, bo z naszego tutaj pobliskiego terenu również mamy przykłady, że te pieniądze, te miliony trafiają do samorządów, ale na jakim etapie jesteśmy, panie prezesie? To znaczy, na pewno to nie jest etap, który nas by zadowolił, bo ta droga tak naprawdę to jest początek tej drogi, bo to są zaniedbania kilkudziesięciu lat. Więc nie da się nadrobić tych zaniedbań kilkudziesięcioletnich w ciągu roku czy dwóch. Ale to, co my robimy, to widzimy już ten efekt, czyli ja sądzę, że to będzie tak jak kula śnieżna, czyli po prostu zaczniemy się coraz bardziej rozpędzać. 110 milionów w tym roku na czyste powietrze, my chcielibyśmy, żeby to było trzy razy więcej. Ale jest 4 tysiące beneficjentów. Wczoraj uczestniczyliśmy na konferencji prasowej, gdzie poznaliśmy osobę, która jako 4-tysięczny beneficjent skorzystała z programu Czyste Powietrze. 4 tysiące. Chyba nie jest to rekordowa liczba. Mogło być więcej? Powinno być więcej? Na pewno my dążymy do tego, żeby było jak najwięcej i tutaj zapraszamy mieszkańców, właśnie też po to się spotykamy, w mediach rozmawiamy na ten temat, żeby zachęcić mieszkańców naszego województwa, bo jeżeli możemy otrzymać tutaj dotacje do wysokości 53 tysięcy na termomodernizację, wymianę źródeł ciepła, no to chyba warto, tak, się starać o takie środki. Właśnie, bo dla mnie ciągle jednym z czynników, który najbardziej przekonuje nas, mieszkańców województwa świętokrzyskiego do bycia eko, to jest pieniądz. Czy możemy zaoszczędzić na tym, że będziemy żyli ekologicznie? Ja znowu nawiążę tutaj do śmieci, bo niby segregujemy, a 100% ponad więcej będziemy płacili w Ostrowcu Świętokrzyskim i w
każdy jeden samorząd te podwyżki stosuje. To właśnie, można tę ekologiczną część naszego życia przeliczyć na pieniądze i czyste powietrze, bo na początku czyste powietrze opozycja określała jako program zupełnie nieprzygotowany, bardzo rozbudowany, wiele biurokracji. Nawet odstraszano, że te procedury będą. Teraz to się zmieniło i faktycznie ten czynnik finansowy może tutaj przeważyć? Program się zmienia ciągle, bo my się też uczymy tego programu, tak? Ale przyzna pan, że był bardzo rozbudowany administracyjnie na początku. To znaczy, bo to jest bardzo skomplikowany program, bo dlaczego ten program wygląda w ten sposób, że tu jest termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła? Bo my nie chcemy wpędzić naszych mieszkańców w pułapkę energetyczną, gdzie wymienią kocioł z paliwa stałego przykładowo na gazowe. Nie ocieplą budynku, nie wymienią sobie stolarki i okaże się, że te rachunki za ciepło są o wiele wyższe. Więc ten program jest tak skonstruowany, żeby beneficjent wymienił stolarkę, jeżeli ma, nie spełnia norm. Jeżeli nie ma domu docieplonego, żeby go docieplił. Jeżeli stropów nie ma docieplonych, żeby to zrobił. I dopiero wymienił źródło ciepła na ekologiczne i wtedy nie wpada w tą pułapkę energetyczną, finansową i będzie te rachunki płacił niższe. Czyli ekologia, ale też również ekonomia. No właśnie, i tu jest to zetknięcie się ekologii z ekonomią, ale dopiero na finiszu, kiedy zrealizujemy wszystkie poszczególne etapy, tak? Dokładnie, dlatego on jest tak zbudowany. My widzimy pewne wady i dlatego już w tej chwili jest odejście od kilku procedur, odeszliśmy od weksla, nie żądamy weksli in blanco, nie umowa, tak naprawdę to jest podpisanie wniosku, jest to wniosko umowa, czyli te procedury są cały czas zmieniane, bo chcemy po prostu jak najwięcej mieszkańców zachęcić do skorzystania z tego programu, ale chcemy też włączyć samorządy. Bo w tej chwili samorządy, nie mówię, że wszystkie, bo właśnie tutaj pani redaktor podkreśliła, że Bałtów, Kunów współpracuje z powiecie ostrowieckim, tak, z nami współpracuje i bardzo się cieszymy, że tutaj włodarze się zdecydowali na to i pomagają mieszkańcom. Ale my chcemy włączyć wszystkie samorządy. I tutaj pracujemy teraz nad systemem, żeby samorządy przestały zachowywać się w ten sposób, że krytykują program, tylko niech go zaczną realizować wspólnie z nami. I lada chwila taką propozycję otrzymają od nas. W tej chwili są rozmowy w Narodowym Funduszu, spotkania z nami również, z panem ministrem. I taką propozycję samorządy otrzymają. Bo chcemy to rozszerzyć, żeby w ciągu tych kilku lat, żebyśmy dogonili tą Europę. Wiadomo, że te zapóźnienia kilkudziesięcioletnie to na pewno nie jest to rok, dwa, ale 110 milionów dla osób fizycznych na program Czyste Powietrze, to do tej pory takich środków nigdy w województwie świętokrzyskim nie było. 6 gmin powiatu ostrowieckiego, tylko 2 uruchamiają punkty przyjmowania wniosków w ramach programu Czyste Powietrze. Z czego wynika ta niechęć? Samorządy. Czego boją się samorządy? Oczekują finansowania pracowników, boją się po prostu chyba udzielać tej informacji, a tak naprawdę no to chyba wydaje mi się, że to jest na takiej zasadzie, jeżeli rząd podjął się tego, to niech sobie rząd robi, a my będziemy siedzieć i będziemy się przyglądać. No tak nie może być. No po to są włodarze tak tych naszych gmin, żeby pomagali mieszkańcom. Na chwilę obecną my udostępniamy oprogramowanie, dajemy pełną wiedzę, nie wymagamy od samorządów nawet tego, żeby wypełniali wnioski, tylko żeby udzielali informacji. Bo tak naprawdę beneficjent może ten wniosek złożyć nie wychodząc z domu, tylko po prostu potrzebuje informacji, jak wypełnić wniosek. Ten wniosek też jest już uproszczony, chociaż jest to też wniosek, który jest wstępnym audytem. Zrobiliśmy to po to, żeby mieszkańcy nie musieli płacić dodatkowych pieniążków za audyt. Więc on jest tak zbudowany, że jeżeli te parametry będziesz wprowadzał takie, jak masz w budynku,
to nie musisz już robić audytu, czyli ten wniosek automatycznie jest audytem i taki beneficjent wie, co musi w domu zrobić, żeby osiągnąć właśnie ten efekt ekologiczny, ale również ekonomiczny. Jeszcze raz powtórzę, żeby nie wpadł w tą pułapkę finansową, żeby później te rachunki go nie zaskoczyły, że musi zapłacić za ogrzewanie więcej niż płacił do tej pory. To ma przynieść efekt odwrotny, czyli ekonomia też jest bardzo ważna. Czyli to nie jest na tej zasadzie, że jeśli zepsuł mi się stary piec, to ja skorzystam z czystego powietrza, wymienię sobie na nowy, ale nieocieplony dom, niewymienione okna, to tak nie zadziała i wtedy tego czynnika ekonomicznego przy ekologicznym zaangażowaniu też nie będzie. To jest ważne, czym opalamy, bo ten sezon grzewczy już się rozpoczął. Również w coraz większej ilości miast świętokrzyskich pojawia się akcja ta, z którą strażacy bardzo walczą, czyli wymiana term gazowych, popularnych jeszcze w budownictwie wielorodzinnym. Państwo tutaj również zachęcacie, żeby korzystać z przyłączy do sieci miejskiej. Dwa słowa o tym, bo to jest też coś, co teraz będzie realizowane w Kielcach, ale są miasta, które już nie mają term. Tak. My się angażujemy w każdą dziedzinę, gdzie widzimy ten efekt ekologiczny, ale również przy piecykach jest to bezpieczeństwo i komfort. Ja tutaj muszę powiedzieć, że są miasta w naszym województwie, choćby pobliskie miasto nad Kamienną Strachowicę, gdzie takiego problemu już nie ma. My chętnie podpiszemy z włodarzami czy z instytucjami, które chcą współpracować po to, żeby zlikwidować te piecyki gazowe. To zrobiliśmy w Kielcach i tutaj PGE Energia Cieplna i MPEC Kielecki plus nasz wkład. Tak naprawdę możemy sfinansować całą inwestycję na zasadach kredytu z umorzeniem plus wkład PGE i MPEC-u. Także ta spółdzielnia mieszkaniowa w Kielcach nie będzie musiała w 100% wyłożyć swoich środków. Wręcz my możemy to sfinansować kredytem częściowo umorzonym i wkład PGE i MPEC-u, co sądzę, że przyniesie bardzo dobry rezultat w Kielcach. I tutaj też namawiam włodarzy innych miast, gdzie są systemy ciepłownicze, do współpracy z nami. To jest bardzo dobry kierunek. My zawsze namawiamy w czystym powietrzu. Również jest możliwość finansowania do i podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, czyli można uzyskać dotacje na węzeł cieplny i częściowy zwrot środków na przyłącze. Tam jest do 10 tysięcy bodajże na przyłącze ciepłownicze. I tam, gdzie są systemy ciepłownicze, to tak naprawdę to jest najlepsze rozwiązanie. I tutaj bardzo wspieramy takie inicjatywy i zapraszamy mieszkańców. Z tego co wiem, to Skarżysko, Ostrowiec również posiadają systemy ciepłownicze i tutaj jeżeli tylko MPEC Ostrowiecki do nas się zgłosi, chętnie będziemy współpracować. Wiem, że Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu realizuje już taki projekt, który zachęca mieszkańców do zlikwidowania term, a tym samym wzrostu bezpieczeństwa. Myślę, że tutaj z prezesem ostrowieckiego MEC-u uda nam się w tym temacie porozmawiać. Zaczęliśmy o tym sezonie grzewczym, bo to jest też taki gorący okres dla ekologów, kiedy myślimy, co wrzucamy do pieca, czym palimy, bo jak się okazuje, to nie rodzaj węgla czy innych środków, a najczęściej w naszych piecach lądują jeszcze śmiecie. Teraz, kiedy te opłaty za wywóz odpadów tak drastycznie wzrosły, to już pojawiają się głosy, że będziemy mieli brudne lasy i śmiecie w kominie. Czy Państwo monitorują stan zanieczyszczenia w województwie świętokrzyskim i jak to wygląda na podsumowanie rozmowy? To znaczy my współpracujemy z WIOŚ-em, który odpowiada bezpośrednio już po zmianie ustawowej, mają o wiele większe kompetencje do kontroli i tu sądzę, że WIOŚ od tego roku, tam są zmiany organizacyjne w tej chwili, będą mieli o wiele większe uprawnienia, bo do tej pory tak naprawdę byli ograniczeni w możliwości kontrolowania czy przedsiębiorstw, czy osób fizycznych, ponieważ musieli tą kontrolę wcześniej zapowiedzieć.
Więc no, jeżeli wiemy, że nas skontrolują, to jesteśmy perfekcyjni ekologiczni. Dokładnie. W tej chwili ustawa została zmieniona. WIOŚ ma o wiele większe kompetencje i no, nie zachęcałbym tutaj tych osób do palenia plastików i różnych rzeczy, które się nie nadają, nie są paliwem, ponieważ no, wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie mógł teraz skontrolować ich bez zapowiedzenia i no, kary są dosyć wysokie, dlatego tutaj przestrzegałbym. Zapraszam do skorzystania z programu Czyste Powietrze po to, by nie zaśmiecać naszego środowiska, żeby się pozbyć tej niskiej emisji, czyli tych pyłów PM10, PM2,5, ewentualnie podłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej tam, gdzie jest taka sieć, a łamanie prawa to w tej chwili naprawdę ustawy są zmienione, nie zachęcam. Zachęcam do skorzystania z środków, które są. Są i na wyciągnięcie ręki troszeczkę wysiłku, wejście na stronę Wojewódzkiego Funduszu, zapoznanie się z instrukcją. Jeżeli nie, to zapraszamy właśnie do placówek, które są już otworzone, które są też na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu. Można zobaczyć, gdzie można podjechać, nie tylko w Kielcach. Tych placówek jest 3, które są nasze, plus 14 gmin podpisało już porozumienia w no, powiecie ostrowieckim. Ja myślę, że ten kończący się 2019 rok nie kończy programów ekologicznych. Czyste powietrze w 2020 roku również będzie można realizować i myślę, że spotykając się kolejny raz w tym studiu będziemy mieli już nowe dane, które powiedzą, że osób myślących ekologicznie i korzystających z ekologicznych programów przybywa tak jak pieniędzy na te programy rządowe. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję i tutaj jeszcze raz namawiam panią redaktor, żeby jak najwięcej takich informacji przekazywać naszym mieszkańcom, żebyśmy mogli powiedzieć, że za kilka lat oddychamy czystym powietrzem, a my wszystko zrobimy, żeby te środki udostępnić naszym mieszkańcom województwa, bo tak naprawdę to w tej chwili, no muszę się pochwalić trochę też, jesteśmy praktycznie liderem w Polsce w stopniu wdrażania programu Czyste Powietrze i sądzę, że będziemy cały czas chcieli utrzymać tą pozycję, ale to też jest rola naszych mieszkańców, mediów, żeby jak najwięcej tych wniosków wpłynęło do naszego funduszu. A o środki to już my zadbamy, żeby te pieniążki były na to. Czyli walczymy o fotel i utrzymanie się jako lider ekologiczny województwa w Polsce. Województwo Świętokrzyskie liderem ekologicznym. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Szanowni Państwo, moim gościem był Ryszard Gliwiński, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję.